21 grudnia miał być koniec świata. Co się odwlecze, to nie uciecze, bo chociaż koniec świata został przełożony, to dzisiaj jest w pewien sposób koniec świata. Zawsze się mówiło, że jak jezuita zostanie papieżem, to będzie koniec świata. Y... Kardynał Bergoglio to jest jezuita, to był jezuita, bo teraz to jest Ojciec Święty Franciszek. Imię, które sobie przybrał, no, nie wiadomo czy pochodzi od Franciszka Xaverego czy od Franciszka Zasyżu, ale może dlatego nie sprecyzował, bo chciał połączyć jednego i drugiego. Święty Franciszek Xawery to nasz współbrat jezuita, patron misji, no, a przecież Argentyna to jest yy, kraj, który został zewangelizowany również dzięki misjonarzom jezuitom. A święty Franciszek z Asyżu to wielki święty, którego kardynał Bergoglio, a wcześniej jeszcze ojciec Bergoglio, bardzo chciał naśladować w ubóstwie. On nie tylko głosił i wyznawał tę opcję preferencyjną na rzecz ubogich, ale naprawdę żył ubogo i przez cały czas bycia kardynałem też się poruszał po Buenos Aires e, autobusem, mieszkał bardzo ubogo. No, ale przede wszystkim to się bardzo cieszę, że nasz współbrat jest um, Ojcem Świętym. A jeśli mówię, że to koniec świata, to przecież świętemu Ignacemu by do głowy nie przyszło coś takiego. Kiedy nam jezuitom kazał ślubować, Szczególne posłuszeństwo Ojcu Świętemu to przecież nie po to, żeby któryś z nas tym Ojcem Świętym zostawał, więc jemu by to do głowy yy, nie przyszło. Więc teraz, jako jezuici, w sposób szczególny, yy, będziemy temu Ojcu Świętemu Franciszkowi posłuszni. Ale myślę, że to też dla Kościoła bardzo szczególny moment, taki, że katolicyzm. Nabiera bardzo wyraźnego wyrazu, że to już nie jest tylko, że to są nie są tylko Włochy, tylko Europa, tylko że to jest cały świat, koniec świata, jak powiedział Ojciec Święty, mówiąc o swoim rodzinnym kraju, o Argentynie. A to, że syn migrantów, a to, że Włoch z pochodzenia, to tym bardziej nadaje temu wszystkiemu takiego ciekawego kolorytu.